Hello people, elo elo, z tej strony Venom Lazarus i ze mną jest dzisiaj Mardart. Siemaneczko. I Piotrek, czyli Siemano. Peter. Tak jest. Słuchajcie kochani, mamy Pixelmony, tyle czasu czekaliście. Są jak najbardziej, jak widzicie, lata tam takie coś. Mardart, widzisz lata tam coś? Nie, ale nie widzisz? Widzę. Nie widzę. No, przetrzyj oczy. A ty szybki. Ja widzę, że coś do nas leci, tu o. Jakiś kurczuk latający. Kutak. Kutak na ostro. What? Dobra, kochani, bo ja zaczynam świrować. Dobra, kochani, mamy Pixelmony. Mapa się nazywa Steel Grey 2. Tak jest. Twórcę i tak dalej będziecie mieli pod filmikiem. I co jest bardzo ważne, bardzo ciekawe zresztą, może Mardart, może ty coś powiesz na ten temat. Słuchamy. Od dnia nowej serii, takim jak jest teraz, i jeżeli będę nagrywał z Venomem, będziecie mieli perspektywę na moim kanale z mojej wizji. Tak jest, słuchajcie, kochani, bo Mardart stwierdził, że chce się pouczyć, zobaczyć jak to działa wszystko, więc troszeczkę wyrozumiałości, on na początku się uczy, natomiast zobaczymy jak mu to wyjdzie, będziecie na jego kanale mogli oczywiście zobaczyć co jak, link pod filmikiem do jego kanału będzie, oczywiście jak wam się w ogóle seria będzie podobała, to oczywiście byłbym wdzięczny, zasubujcie Mardarta, zobaczymy, niech się facet cieszy, że go oglądają. Ale ty się śmiej, nie? Przez tyle czasu, co nagrywam z tobą, nic nie robiłem, ale jednak ktoś tam mnie subskrybował. No nie? Czyli jednak cię kurna znają ludzie. Jesteś rozpoznawalny, w ogóle na ulicę boisz się wyjść, bo tam nagle będzie o, Magic Carp, a nie, Mardart. Ty, ale Magic Carpiem był Kirka. A to tak, tak, Carp. Dobra, kochani. Pozdrowienia oczywiście dla niego. Tak jest. Tak. Ja jeszcze szybciutko sobie muzyk zobaczę, mam, dobra. Kochani, co jest ważne, co tutaj w ogóle, o co tu chodzi? Mamy dwa mody, Pixelmony oczywiście i Custom NPC, który dodaje różne ciekawe rzeczy i mamy teoretycznie tutaj... I jeszcze jest, nie wiem, chyba to jest wgrane pod już Pixelmona, że jest są jakieś tam zadania. Tak, jakieś niby są zadania. Zobaczymy o co chodzi, bo... My jesteśmy tak ciemni tutaj, jak i wy. Nie wiemy, o co chodzi tak naprawdę. Mm-hmm. Znaczy, dobra, kto ma jakiego startera? Bo na początku trzeba wybrać jednego Pixelmona. Mardart, jaki ty masz? Gdzie ty jesteś? Sniwiego. Nie. Sniwi jest Peter. Tego ja Petera. Moja jest... Sniwi, a to jest... Oswald. Oswald. A który to jest który? Ten jest zielsko, tak? Tak. Przyrodą atakuje, a twój? Mój wodny. Wodny. No to jak fajnie, bo ja zobaczcie, jak czym się rzucało. Ry. Cimcia! A ja mam cimciara. Cimciara, malutka małpę. Normalnie. Zabiję. Na razie... Grozisz mi? Czy ty mi grozisz? No oczywiście, że tak. Zawsze i wszędzie. Au! Ej. Na dół. Wiecie co, przyciszę jeszcze dźwięki, bo... O, będzie lepiej. A ty co mnie bijesz, co? Peter. O, bardzo dobrze. Dobra, spokój, ja mówię spokój. Teraz bardzo ważna rzecz, kochani. Jak wchodzimy do jakiegoś domu, ponieważ jest custom NPC, jak wejdziemy... Tutaj jest taki klocek. Teoretycznie, jeżeli nie odwiedziliśmy jeszcze tego terenu, tutaj taki będzie wzorek. A jak już odwiedziliśmy, no to jest stone. Pogadajmy z kolesiem. Good morning. Tak, czy dobrze spałem? Jasne. Dziękuję. Co on mówi? Że nie chcemy być głodni, zwiedzając wioskę. A, doktor, profesor Big Mac chce nas spotkać. Mhm. A, i mamy uważać na siebie. I książeczka, Steel Grey. Welcome to Pixelmon Steel Grey 2. To jest adventure made for Pixelmon made... Mapa jest podzielona na dwa regiony. Noob region i pro region. A my jesteśmy Venom, w noob regionie pewnie. My idziemy na noob region. No, my jesteśmy już na noob regionie. Dla noobków. Naszym głównym zadaniem jest odwiedzić oba regiony, pokonać wszystkie sale gimnastyczne i pokonać elitarną czwórkę. Tak jest. Zasady, no. Jeżeli wchodzimy do gimnazjum... Nie gimnazjum, tylko sali ćwiczebnej. Gym, czyli gimnazjum. Nie, gym to jest siłownia. To jest siłownia. No. Nie wolno nam postawić ani zniszczyć żadnego bloku.
No. Czekaj. Nie możesz wyzwać game leadera wcześniej niż stoisz nad nim, przed nim? Tak. There is hidden treasures around. Są poukrywane z skarby na mapie. Musimy. Więc miej szeroko oczy otwarte. Tak jest. I jest też akurat na samym końcu, kto stworzył Dokładnie. mapę. Salt Luder, Flance Far and Mr. Chinese. Okej. Dobra, kochani, oczywiście, co jest bardzo ważne. Ja też chcę Idzie jeszcze. noc. Idzie noc. To niech se idzie. Idziemy zobaczyć tak, bo ponieważ to jest specyficzna mapa, owszem, będzie system tradingu, czyli będziemy mogli handlować i zaraz zobaczymy gdzie co jak. Natomiast oczywiście bardzo ważną rzeczą to jest też Minecraft, więc możemy sobie kopać, możemy sobie robić co chcemy. I z Mardartem wymyśliliśmy... I z Peterem. I z Peterem, nie, bo wziąłem, nie wiem skąd się mi wziął słonecznik, że będziemy też sobie jakiś domek zaadaptujemy, ale to... Za sekundeczkę jestem. Dobra. Profesor Big Mac. Peter, widziałeś? Jesteś głodny? Nie. Nie. Czekaj, ale ja tak. Peter, jaki ty masz widzianko? Pokaż się z tyłu, czekaj. O, mieczyk nawet z tyłu masz. Normalnie. Assassin, niekoniecznie Skrid. Właśnie, tu są poukrywane rzeczy, trzeba patrzeć. W tamtym domu, tam u góry był, była skrzynka. Tam. O! Czekaj, w którym? Tu, tu, tu. Tam nie zaczynaliśmy. To czekajcie, pójdziemy. A tam na górze, górze. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Oczywiście lutem się dzielimy, kochani. Macie. Co tam było? Proszę, 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 proszę i reszta dla mnie. No grzybka wam nie dam. Co, a co jeszcze tam było? Jeden złoty ząb. Znaczy ząb, Boże, no do no, jeden ząbek. Nugget. Ząbek. To jest kopalnia pod To może być przecież waltą pewnie, jest. Co? Nie, mówię, wątpię. Że... Nie? No, to nie. Czekajcie. Szukaj, trzeba to przeszukiwać. Ja idę na mini parkura. No poczekaj o, na... O, właśnie. Właśnie, już Mardart wyczaił parkura, słuchajcie. No, oczywiście parkur to musi być. Oczywiście muszę... Nie chcę! Ezu, dobra, czekajcie. I w środku jeden pokeball. Czekajcie, ja też chcę zrobić. Ja też chcę Ej, zrobić no. parkurado. Chciałem nakręcić, jak Viven mnie wskakuje. Ale ja wskakuję. Haha, jestem Popsułeś zarobisty. Wszystko. Jestem zarobisty. Może będziemy zbierali skrzynki, co? Jak już coś znaleźliśmy. To przynajmniej wiecie, nie będziemy się zastanawiali, czy już tu byliśmy. Spoko. No dobra, chodzi mi oczywiście o te skrzynki na zewnątrz domu. Dobra, chodźcie pierw do tego profesora. Albo czekajcie, tutaj jeszcze jest coś. Dom Karla. Łóżko. Wiecie. O, jest Karl. O, i skrzynka. I pokeball dla mnie. Ha! Dobra. Co Karl mówi? Nowy sąsiad. Jest bardzo nieznośny. Że zasłania mu widok jego duży dom. Jego duży... Co? Dąb? Dom. Chałupa. A, huge house. A, to ten doktorek tutaj nie ma. A czekaj, to po drugiej stronie co jest? I to, kochani, prawdopodobnie będzie nasz dom. Tutaj oczywiście jest trainer, level 5. Na razie nie będziemy go zaczepiali. U góry nic generalnie nie ma. Tylko sadzonki melona. O. To dobrze, to dobrze. Szczerze, to jest świetny dom. What the fuck? No. Świetny dom. O, melon, melon. Bo bym spadł. Czyli tu będziemy, na pewno sobie zaadaptujemy ten dom, bo nie będziemy się budowali od nowa. Tylko coś fajnego zrobimy, fancy, fancy tutaj. Dobra, panowie, a może idziemy do tego profesorka w końcu? Jestem za. Bo w tej książeczce było, ja żeby też? Pójść do profesorka, wiecie, o tego. No i tata na początku mówiła, żeby do niego iść. Profesor Big Mac. Ty, a to nie jest hamburger z pewnej firmy? Panie profesorze.
Aha, bo my chcemy opuścić wioskę i on mówi, że nie wiedział, że kiedyś przyjdzie ta pora, że nie będzie nas powstrzymywał. Czy jesteśmy gotowi? Tak, jesteśmy. Good. Bardzo dobrze. Mamy uważać, że dużo niebezpiecznych trainerów tam jest. Legendar! O, Łapać legendar. legendara! Ale gdzie? Forest. Kuźwa, wszędzie jest Forest, my Może w jesteśmy. drugą stronę chyba. No właśnie, my Chyba jesteśmy tam w gdzieś, lesie, albo chciałem tam. zauważyć. Nie Cholera. wiem, nie ma sensu go szukać na razie. I tak nie jesteś w stanie. Jak nie jestem w stanie? Zawsze będzie stakował się do. Nie, legendar ma zawsze stały level. Tak. Czyli przynajmniej 50. poziom. A to co to? Level 12 coś. Ile kwiatków tutaj z tyłu? Gdzie? Pokaż. No za tymi domami wchodzę, wiesz? O Jezus, ale ile? Oj, pustynię widzę. Tam się coś świeci. Pewnie lawa. O. O, chciałeś legendara, tak? Selby 70. Jakie ładne to jest. Legendar. Celebi. Nie, nie jest Próbuj. legendarem chyba, bo on nie ma tego fioletowego. Tak, Ale. jasne, gratuluję. Jak złapiesz go, szkoda, bo pokeboli. On ma level 70, tutaj tuż masterowe trzeba. Wiesz, to jest na zasadzie taki, mamy pokebole, okej, okay, tylko że. To jest jedzonko. Tyle, żeby złapać. Trzeba mocniejsze. Tak jest. Ale wiecie co? A Zubata bym dał radę? O. Oczywiście różne pokebole do łapania. Nie ma gdzieś karpia. Czekaj. Jeszcze jednego spróbujmy. Różne pokebole mają różne zdolności. Na przykład lepiej. No, widzisz, nie złapię Zubata, bo na pewno będą potrzebne te pokebole, które mają większą szansę złapania Pokemona w nocy, na przykład. To też, ale dwa, pamiętaj, że nie łapiesz osłabionego, tak? Po walce. No ale zatem. Dobra, ja jestem u profesorka, ja sobie tutaj jedzenia trochę pozbieram. Tylko nie zniszczcie farmy, nie zalepcie, nie? I sadzimy z powrotem. Dobra, resztę wam zostawię. Żeby nie było, że jestem świnia. Ale to wszyscy wiedzą. Coś gdzieś tu. Nawet oddajesz takie same dźwięki. Ui, nieprawda! Ui. Co ty, to. Słyszałem jakieś odgłosy. Cześć, Mardart! Na razie, Mardart! Siema. No dobra, skoro mamy noc, właśnie trzeba będzie pomyśleć, słuchajcie, też o jakichś takich duperelach typu łóżka, nie, bo to. Okej, dobra. Tu co mamy w tą stronę? Chodźcie, jesteście? Czekaj na Mardarta. Idę, idę. Właściwie wiecie co, na bezczela powalczę sobie z tym gościem. Jak to się robi? Wystarczy, A, żeby. this trainer can only be battled once a day. Aha, czyli raz dziennie można zawalczyć z Bo chyba Terrainerem. walczy z tym Peterem. O, i dodali, że można zobaczyć, jak Peter walczy teraz. Spektakla. Cześć, z czym ja walczę? Bo ja nawet nie widzę, z czym ja walczę. Pidgley! Bardzo dobrze, czyli z tym, jak on się nazywa? Latającym. A ja mam ognisty, więc idealnie, pod warunkiem, że trafię. O, Albo on padł mi mnie. Pokémon. Poszedł spać? Cholera, PJ jest dobry. O, dobra, Nie dziękuję. widzieliście gdzieś tutaj tej maszyny do leczenia? No właśnie, nie, musimy Nie. poszukać. Nie, dobra. Jest. A nie, nie wiem w sumie. Nigdzie nie widziałem generalnie. Wiecie Dobra, to co? idziemy na razie dalej, Ale może. poczekajcie, poczekajcie. Ukryte miejsca, tak. Czyli co, pod mostem? Chyba, nie ma. Szukamy Nie, skrzynek. podejrzewam, że po prostu to będzie w jakichś domkach i tyle. Nie, powiedzieli, że w ogóle poukrywane, panie, sekrety. Pan policjant. Hello! Welcome to the Dust Town, czyli miasto pyłu.
Aha, bardzo fajne. No, dzień dobry, panie policjancie. Na razie, panie policjancie. Jest ten chyba Hill ten. Hill. Mhm. O, super. O, kuźwa, skorupit łazi, numelów od cholery. A nie, to nie jest Hill ta, ten. Tak, to jest Hill. Jest, jest. Tylko tu... Aha, i trzeba po prostu kliknąć na kolesia. No. Jako maszynki nie ma, ale trzeba kliknąć. O, już. Okej. Fajne. O, i jest sklepik. Jak to działa? Welcome my... Czekaj, idę. O, idę. Sklepik. Cześć. Tylko właśnie, jak to działa? Welcome to my Pokemart. I hope you find something like. Dobra. Na razie możemy sprzedawać tylko czerwone pokebole. Czekajcie, bo mi helikopter normalnie zasuwa po ten. Ultra Ball, Great Ball, Ultra Bole, ale jakie drogie, po 1000 tych... Mhm. No jak to jak, Mardar? No sprzedając, tylko że tu pokebole sprzedając, no to co, musimy się naprodukować ich chyba, nie? No ale nie wiem, czy to chodzi właśnie o pokebole, czy możesz też jakieś itemy sprzedawać. Aha, to jakiś przyszedł sobie. This time is really dumb, there is no... Aha, nie ma elektryczności. No ale narzeka tylko. Czekajcie, jak tam się wchodzi? Tu. Chodźcie. Niuniusie, zobaczcie. Dobrze, Niuniusie. Jaki brzydki, Murzyn. Are you treasure hunter? Jasne. Tak. There is supposed to be a pyramid filled with treasure behind the sand hill. Idziemy, chodźcie. Południe. Jest jakaś piramida na południe. Tak jest, tak? Ze skarbem. O kuźwa, chodź, zobacz jaki most. Wow. Teraz południe, gdzie jest? F3 bierzesz i patrzysz po prostu. East, south, tam. O cholera. Południe jest w tamtą stronę, czyli do bani. Wielki most. A nie, czekaj. Tu można wejść? Czekaj, tu co to? No i co dalej? Aha! Jestem... What? Peter, what the fuck? Co to jest grane? No. Ale po co ja tu wchodziłem? What? A czekaj. Nie wiem, po co ja tu wchodziłem. Nie czaję. Dziwne. No nie? Tu nic nie ma. No. Tak, nic nie ma, to ja tam nie wchodzę. Nic nie ma, no... Sufit ze szkła i ze szkła ten. Mhm. No ale trzeba było wejść, no kurde parkour, le parkour. Dobra, na razie nie idziemy w stronę mostu, bo to na razie to jesteśmy dla noobków. Czekaj, Mardart. A Mardart, a tu wchodzi... ale jesteśmy noobki. Mój ukochany trapiś! Jest łapie, 25 level, ale wiesz. Trapięć. Musiałbym ultrabola mieć. Nie no, masz jakieś tam ileś procent szansy na złapanie, nawet na tym. Nie, dobra. Trapiś. Jezu, jak ja chciałbym trapisia. Dobra, jeszcze raz. Tu. Tylko, że treasure. Tu jest drabinka, wiesz? Sand Hill, south of the city. Ale tam nie ma żadnej góry. Na południe... O, złapałem trapisia. Nie denerwuj mnie! Duży koleś. Dobra. Zwiedźmy jeszcze to miasto. Ja sobie pochodzę tutaj, zobaczę, co tutaj jest. Właśnie nie pamiętam... Nie pamiętacie, czy muzyka jest tutaj? Jakiś basen? Tu jest jakiś koleś w domu. Idę. Ale nie można chyba z nim gadać. Coś dostaliśmy. Take this, I don't know what is it. Co dostaliście? Ktoś coś dostał. Peter. Peter ma. Kowadło. Nie no, kowadło to już z tamtego domu. On coś wyrzucił i powiedział, że nie... Weźcie to, bo i słyszałem od dźwięku, jak ktoś wciągnął coś. Może Peter, bo ja nic nie mam. Nie, no ja może... też nic nie mam. No bo to może Pokebola. A może nie. A ten koleś to co chce? Das down is... What is that? I don't see much around here. Tam jest jakieś duchowe drzewo tam za tym mostem.
kasy i tak dalej. Dobra, a co tutaj trader chce? Pani trader. Cześć! O kuźwa! Ale jazda. Pokemony można sprzedawać? Wymieniać. Że masz dać pusty Lix, a on ci da chyba Onixa czy coś takiego. Nie, looking for. Given Pokemon Wartortool za looking for Sandslash. Na tej zasadzie. Aha. A można tutaj między sobą wymieniać Pokemony? Też można. Też, jak znajdziemy maszynkę. Albo ją skraftujemy. Ty, ale tu nigdzie na południe nie widzę żadnych gór. Chyba, że tam daleko. To jest arena level 15. Mhm. Czyli na razie guzik zrobimy. Kojarzycie tego kolesia z Pokemonów? Boże, jak on się nazywał, ten chłopaczek? Główny bohater, no. Oj. Napiszcie mi w komentarzach, słuchajcie. Jezus Mary, no przecież to jest on. Chodźcie, zobaczcie. No, proszę cię, no. Muszę klawiaturę wymienić, mi się buguje, kurde, w. Trapić. Trapić. No jak on się tam nazywał? A! No tu... Ty, Venom, tu masz drabinkę jeszcze. A, no tu jest drabinka, to nie muszę tak daleko pychać. No, dzięki! Co? Zasłoniłeś mi. I ja mogę sobie wyzwać. Co wyzwać? Chyba Ash. Lidera. Ash, no tak! Level 10 Ash. Dobra, dziękujemy. To tyle sobie powalczyłem z liderem sali. Ja bym powalczył z innymi jeszcze wpierw zanim z liderem, ale dobra. Nie no, najpierw to trzeba i tak połapać Pokemony. No dobra, czekajcie, bo... Idę uleczyć Pokemona i można... O, cicho! Będą... Ja kradnę, nie wiem jakby... Łóżko! Takie trochę wredne. Przyjść, zabrać. No nie? No dobra, zanim my tam... tu jeszcze jest koleś. Zapraszam. No. Dustown has gotten proper science reconstruction of the Great Bridge. Aha, że to miasto jest w ogóle biedniejsze od czasów zbudowania mostu. Czyli tak naprawdę tu jest jakaś bieda, wszyscy narzekają i w ogóle, nie wiadomo co. Mhm. Jest kamień, czy z czymś trzeba tu pogadać? Nie chcę walczyć. Nawet jest, że no fighting. Nikt nie chce gadać ze mną, to idę sobie. Buraki same. Ale wiecie co? Skuszę się na... Ja wiem, że powinniśmy kurde myśl... ale na tej wieży jeszcze nie byłem. Zaraz. Venom to stary parkurowiec. Haha. Ja nie wiem, jak jest trudny parkour, to jest luz, to naprawdę mi idzie dobrze, ale jak trzeba zrobić parkour taki, o właśnie taki, to robię to co Mardart. Cześć, Peter. Cześć. Jakoś, chyba tam nie wejdziemy na górę, bo nie ma jak. No nie, zbyt. Dobra, ale wiecie co, zobaczcie, na południu, czyli tam za jakimiś wydmowymi wzgórzami niby jest piramida. Idziemy sprawdzić, czy są jakieś wzgórza? No można. No są! What the fuck? Chodź się zobacz... nie chcę... Zobaczcie, jaki Pokémon! Kwiatuszek Sunflora! Ale jaki śmieszny... Zobacz, jak się uśmiecha, jaki kurde koleś! O kurna, ile pododawali znowu Pokémonów jakichś dziwnych. No są te wzgórza tam, rzeczywiście. Tylko jak to się mówi, nie widzę jak na razie żadnych tych roślin pod Pokebole. Czyli co, tylko by wyglądało, że tylko z kupy. What the fuck is that? Ops, wylądował.
To znaczy, wiesz co, Mardart, one rosły, pamiętam, w lesie normalnym i też były bardzo rzadkie. No ale nie aż tak rzadkie, bez przesady. No chyba, że sadzonkę gdzieś... O co to jest? I że tak się zapytam, gdzie ma być ta niby piramida? No właśnie, nie bardzo czaję. Tak jednym słowem zostaliśmy oszukani. No może kochani widzowie będą wiedzieli o co kaman, bo ja u Voltorb... A spróbuję, czekaj. Voltorb jest całkiem dobry, jak go się dobrze podekspi... Kuźwa, uciek. A, czekaj. Spróbujmy... O Jezu, level 16, dobra. Co to jest przy tym, przy Pokemonie SLP? Sleep? Że on śpi? Nie wiem. Chyba tak. To też jakaś nowość. Jesus! Ale będą jazdy. Kochani, ja już widzę, ja już czuję, ja już kurna... Spać nie będę mógł, kurna. Tyle Pokemonów. Widzę jakieś ludzi. Jak to ludzi? Są trenerzy. Normalni, widzę. No to fajnie, ale... To co, Mardart? Robimy ruch manewrowy pod tytułem ruch numer 8, pod tytułem Expimy? Tak. Tylko ja bym musiał iść uleczyć sobie Pokemona najpierw do miasta. Tylko ja wiesz co, właśnie tak się zastanawiam, Czekaj. Gdzie się spawnowały karpie? W wodzie, no to ja jakakolwiek to wiem. Jakakolwiek woda. A tam przy mieście była woda, ale chyba to w wodzie, ale takiej kałuży, a nie w oceanie, nie? Nie, w każdej. Generalnie. Poważnie? Ladyba! Tak. Ladyba! Robaczek. Peter dla ciebie... What the fuck is that? Chodźcie tutaj. No chodź, moment, chodźcie, powiedzcie mi co to jest. What the fuck is that? A gdzie jesteś? Wiesz co, inaczej. Cięcia! Zaatakuję to. Cięcia! Żeby nie znikło. Aha, ja śpię. Cięcia! O dobra, widzę cię, biegnę. Ladyba. Legendar na Beach Biome się zespawnował. Dobra. O, fajny. Nie wiem co to jest nawet. Pierwszy raz coś takiego jest taki widzę. Jest taki roślinny. Chyba tak, zobaczymy w ogóle. Dobra. Osłabimy go. Dobra. To failed. O. Bug. Pokeball i łapie. Ty jesteś gdzieś w pobliżu tego pierwszego miasteczka, tak? Ja? Mhm. No tak, jestem obok ciebie teraz. A, tu. Złapałem Brumi. Zobacz, jak się zmieniało Pokemony? Cholera wie. Czy ktoś kojarzy, jak się zmienia Pokemony? Zobacz sobie w opcjach. Góra, dół, strzałka. Zobacz to. Co to kuźwa jest, powiedz mi? Nie wiem. What the fuck is that? Nie wiem. Dobra, trzeba byłoby coś poekspić. Zebrać jakieś sadzonki. No wypadałoby. W tej rzeczce będą te... Karpie. Karpie, czekaj. Karpie, pamiętam, nie miały ruchu do 15? Jakoś tak. Dajcie mi karpia. Taka muzyczka. Ale wiecie co? Ale tak bardzo mądrą rzeczą by było wrócić do jakiegoś domu i zostawić łóżka? Wiecie co? Ja wrócę do tego domu, tego... Jak on się nazywał? Tego dużego takiego, nie? Co byliśmy, co on był pusty na górze i zostawię tam w kącie łóżko. Pyk. To jest bardzo mądra rzecz, jaką zrobiłem. Pierwsza mądra rzecz w tej grze. No dobra. Ratata, nie chcecie ratata. Ja chcę karpia. Ja idę jedną rzecz sprawdzić. Bo on jaką? Coś mówił, że to miał być Desert Hills i właśnie znalazłem jakiegoś Desert Hillsa. A za Desert Hillsem miała być ta piramida.
Dobra, jak strzelisz tamtą piramidę, to... Nie, nie widzę nigdzie piramid. No kuźwa. Gdzie te karpie? A to co to? Karpie? Wigilię na stole. Żebym jeszcze lubił... Osobiście nie... O jest. Dobra, ja nic nie mówię, ale dobra, ja nic nie mówię. Co to... Ta, też nie mam. Co to jest? Save... Sea Viper! What? Żmija, 60 kurna level. Wow, wow, wow. Tam się coś świeci. Ja wam mówię, że coś tam jest. Aż przejdę się, kurde. Dzisiaj odcinek taki, kurde, na zasadzie combination. Wiecie, czego mi brakuje? Nie wiem, mieliście już muzyczkę z tego, z Pokémonów? Jeszcze nie. Z Pixelmonu właściwie, bo Pixelmon mod miał własną muzę. No dobra, to dobrze mówiłem, że to jest lawa? Brumi. Brumi. To brzmi tak jak kurna brum. Brum po angielsku to jest kurna ta... O, pieski są! Można mieć pieska. A ja właśnie znalazłem karpia. Pieski są, będziemy mieli pieska. Super. Tych się nie atakuje. Po co jakiego grzyba ja chodzę po tej pustyni? Kurna, ale... Peter, nie mogę ci wybaczyć tego trapinsia, no. Spoko, oddam ci go później. Nie, no już... Ale nie, no specjalnie dla ciebie co powiem. Dobra. Achievement. 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 Boże, co to tutaj? Goldiny. Seekingi, goldiny. Wszystkie możliwe te... O, jak mnie zlagowało. Co to jest? Shop jakiś? What? Central. Nie, Centret. Centret. O Jezus, jakiś miłoszny! Zajebiste. No shop. Normalnie to wygląda jak shop. Mhm. Aha, bo wszyscy teraz się rozeszli i pewnie każdy odkrywa mapę. Mhm. Ja jestem cały czas w okolicach domu. A mi zlagowało? A ja w okolicach rzeki. O, już jest okej w miarę. Rzeka jest duża. Dobra, rzeka nie jest zła. Gdzie jest? Szukamy karpie. Dobra, idę postawić. Nie, to jest bez sensu, kurde, szukanie karpi w takich miejscach. Co to jest? A piasek. Kurde, będą. Co to jest? O, piasek. Ten, kurde, Peter już farmę robi. No dobra, Peter, jak chcesz, to się możesz zająć tam na tym domem naszym. Mm-hmm. Tą farmą. Spoko. I tak dalej. Bo spoko, tylko, niosę tylko tak wiesz, z głową. O, ja wiem co ja chcę. I to będzie... nie wiem czy dałbym radę. Peter, w skrzynce tam ci na dole zostają wtedy sadzonki. Okej, dzięki. Nie wiem czy ja dam radę, słuchajcie, level 7 to jest. Pewnie nie dam rady. I idę postawić co swoje. Co to są za zdolności Forge? Nie wiem. Forage. Pod G. Ta, jest muzyka z tego. Jak ja jestem szczęśliwy. Brakowało mi tej muzyki. Dobra, teraz pytanie. To gdzie jest dobry Venom? No ja tu nie wiem, gdzie ja jestem. To nie był dobry moment, motyw, żeby... Ajajajajaj, dobra, run. Dobra, wiecie, co jesteś... spotkałem? Litwika spotkałem. Ojoj, współczuję. Siódemeczkę. Tu jest Peter. Czekajcie, option, video settings. Lemon. Właśnie, o. Brightness. Nie, ja sobie zmieniłem ten, zmieniłem sobie chmury, bo... Miu. Nie, ja sobie Brightness zmieniłem, żeby chociaż coś widzowie widzieli w nocy. No nie, nie, ja tu mam Brightness na full, tylko wiesz co, tu jest rzeka, tu kurna karpi nie... Panie karpi. Karp. A ja widzę twoją ulubioną latarnię. No, bardzo lubiłem latarnię. Dobra. Są jakieś karpie? Właśnie jednego zatłukłem. Jej! Expa dostałem i... Czy ty... I dostałem dwa clownfishe. Fajnie. Ja trzy.
Tu jest Magikarp, ale 18. O! Zwiewa! Łapać karpia! Łapać kuźwa karpia! Koleś! Ty! Kurta! What the fuck? No gdzie on płynie? Jest. Czy ja mogę utonąć pod podczas walki chyba nie. Poprawili to chyba. Mam nadzieję, bo zaraz utonę. Moja biedna małpka podwodna. Jak mi się podoba ta muzyka, kurna, z tego, z Pixelmonów. Naprawdę to, pod tym względem, to są genialni ci ludzie. Tylko mogłaby częściej być. Wiecie, czego mi w Minecrafcie brakuje? Możliwości takie przez twórcę zrobionego, żeby... O, level, siódmy już. Już dziesiąty. Oj tam. Żeby można było podkładać własną muzykę, w sensie, wiecie, otwieramy sobie na przykład ten Petruinik, jakąś listę Petrujek. Mhm. I sobie tak jak kiedyś było w GTA, nie wiem, czy pamiętacie. Dobra, Peter, atakuj karpie do 15 włącznie levelu. Mhm, okej. Okay. Na przykład tego. Nie, wracaj, kuźwa! Ojoj. I dziękujemy za walkę. I teraz muszę za ostro zasuwać. Uuu, ember jest. To teraz ci proponowałbym z roślinnym, jak już masz embera. Szybko ci to pójdzie. Tylko że musiałbym uleczyć. Jest 7. No ja właśnie muszę iść. Nie, będzie trzeba przygotować te wszystkie maszynki, żeby za daleko nie latać. No, trzeba będzie zobaczyć, jak to trzeba w ogóle zrobić. Ja myślę, że w następnym odcinku, kochani, ja wiem, że to są pikselmony, ale my zrobimy tradycyjnego Minecrafta, idziemy kopać. Lofy w łapę i idziemy kopać surowce. Co to jest? What the fuck, jakiś... A, biedronka, Ladyba. Dobra. Ladyba. Ladyba była roślinna? Robak. Ale też możesz atakować śmiało. Do healera potrzebujemy diamenta. Jakie fajne! Jaka myszka fajna! Ale dlaczego to jest level 16? A spróbujmy. Dobra, już nie mamy run. Aha. Protect, super. Ale ruch. Ja chciałem tego malutkiego kurna coś, co tu płynie. Taka myszka jakaś. Nazywa się Marill. Ale oczywiście wykończyli mi Pokémony, więc idę się uleczyć. A, to ty tu jesteś. Ja? W lesie, Boże, w mieście. Halo? Dobra, za dużo razy kliknąłem. Jesteśmy. 8 level, nie jest źle. Dobra, na szybkiego, kochani, jeszcze jeden jakiś... No, ty, a z tamtym pod murem gadaliśmy? Tym czerwonym? No. Nie chcemy z nim gadać. To jest level 40 trainer. Aha. Tak trochę głupio by było. Nie wiem, o czym miałbym z nim pogadać. A ten, który? Level 8. Spiro, no dobra. Magikarp. Spróbujmy. Niedaleko miasta. Aha. Dlaczego Brumi nie ma żadnego ataku? Kuźwa, co to za gówniany Pokémon? Nie wiem. Dobra. Sprawdzam kolejną górkę. Ale jeżeli to by się okazało prawdą, to chyba twórca pomylił kierunki świata. Możliwe. A, bo ty szukasz cały czas tej... Ta. Piramidy. No i pewnie, że jest. Gdzie? Która? W drugą stronę, co pokazywałeś. Really? Aha. Za tymi wydmami tutaj? O, kogoś widzę. To chyba twórca pomylił kierunki świata. Twórca był pijony. O, widzę. Albo Venom nie umie czytać kierunków. No south, no kurde, to sobie weź się w trzy. Idę.
Idę. Wow! Tutaj? Zaczekaj na Petera może. Tak, czekamy na Petera. Bandyta! 32, nie. Nie chcemy go. Jest na figurce? Aha, nie, dobra, widzę was. Nie. Uwaga, tu jest lawa! Nie będziemy go denerwować, a mnie już głód bije. A ja już głód chodzę. Chcesz tych? Nie, spokojnie. Na easy cię nie zabiję. A, już kurwa. Też ciasteczko? A, widzę jakieś metalowe TT. Drzwi. Aaa, ja już wiem jak to... Dobra. Aha. To jest na zasadzie, z której strony wskoczyć? Kurde, nie ta. Jak odkryjesz, która strona, to mów. Żadna? Albo tam, gdzie Peter. Nie, tam gdzie ja, to nie. No jak to? Nie, no tu nic nie ma, tu jest wyjście normalnie, po prostu. Ej, zostaliśmy czekajcie. To coś tu, kurde, czuję się Ktoś nas zrobił w bambuko. Mhm. Chyba, że nie mamy pikaksa. Ja mam. Weź kopnij tu w dół z dwa. Dobra, ja sobie pod tym. Czyli nic nie ma. O-o. No nie, wydostań nas! To czekaj, podskakuj. To chociaż niech mi Peter rzuci w kill off. O, dobra. Ojej. Czuję się oszukany. Coś tu musi być, ja nie wierzę. O, cicho, trapiś. Ja chcę trapisia! Ja lubię trapisia. Trapiś był fajny, mocny. Trapisz mnie rozwalił. No bo on jest mocny dosyć, wiesz, trapisz. Dlatego... No, później zyskuje nawet typ smoka. Ja 25 to nie. No, pelikany. Jak to kuźwa pelikany? No pelikany. No sam jesteś pelikan. No tu jest Pokémon, który wygląda jak... No bardziej w sumie mewa. Nie, ale weź później wyższa forma pelikanem jest. Ta mewa, wyższa forma pelikana. No i to jest gra z Mardartem. No kuźwa, co to jest to? Ja chcę wiedzieć, co to jest to. Dobra, ja idę uleczyć sobie Pokémona. Tutaj znowu kurczak leci. Krab, ale jakiś inny. Korpniś. Nie wiem, krabia to... A to co to jest? A, to ten pelikan taki... O kurde, pelikan! Rzeczywiście! Ale wygląda, że jakby miał kibel, kurde, na mordzie. No, a jego poprzednia wersja wygląda jak ten, właśnie jak... mewa. Dobra, kochani, bo my się tu nagadaliśmy i tak dalej. W następnym odcinku wracamy, kurna, do domu. Wracamy do domu, panowie. I idziemy się przygotowywać, ogólnie rzecz biorąc, na odcinku... może trochę do surowców, coś, kuźwa, piecyk, jedzenie, o takie duperele, wiecie? Cokolwiek. No, cokolwiek. Więc mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie. Subskrybujcie. I do następnego znalazłem bossa. I pozdrówcie pelikana. Hejka!